Moi drodzy, w najbliższą niedzielę na Hektar Wiedzy będzie pierwszy w historii, specjalnie na Waszą prośbę, materiał dotyczący poplonów, czy jak to woli, międzyplonów ścierniskowych. Ale uwaga, będzie to pierwszy materiał również z tego względu, że będzie on dotyczył konkretnego układu, to znaczy układu zboże-zboże, a więc materiał, gdzie będę mówił o roślinach, które możemy wysiewać po zbiorach zboża i przed siewami zboża ozimego, a więc w czasie, gdzie układ jest zboże-zboże, tak jak mówiłem. Pokażę Wam, czego nie wolno robić, pokażę Wam, dlaczego nie wszystkie gatunki do tego nadają, pokażę Wam, kiedy zobaczycie korzyści z tego zabiegu. I biorąc pod uwagę, że tegoroczne żniwa w 2024 roku, jakby nie było, zaczęły się trochę wcześniej, że mamy bardzo wiele pól, gdzie schodzi już powoli jęczmień ozimy, więc ten czas w układzie zboże-zboże jest niekrótki. Dlatego właśnie ten materiał ma sens. Pokażę Wam, jak to trzeba analizować i jak trzeba wybierać gatunki w układzie ziemia mocna, ziemia słaba, ziemia z niedoborami, ziemia zasobna. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku z jednej strony mamy do tego dopłaty, z drugiej strony musimy dbać coraz bardziej o glebę i chcemy i powinniśmy dbać coraz bardziej o glebę. Ten materiał będzie pierwszym z wielu, który niedługo będą kolejne na portalu. Natomiast już dzisiaj zapraszam wszystkich tych, którzy mają zboże ozime, gdzie to zboże schodzi, gdzie po tym zbożu będą siane ozimienie, ponieważ czy się nam podoba, czy nie, ale jest to zabieg korzystny. Opłaca się wydawać pieniądze na nasiona i to robić, ale tylko po spełnieniu określonych założeń, zasad i reguł. Nigdy nie kupujcie tego, co Wam wciskają. Bądźcie przekonani, że te nawozy czy te odmiany to po prostu są to, co chcecie, a nie dlatego, że ktoś Wam coś poleca. Po to Wam daję tyle rozwiązań, dlatego Wam stworzyłem asystenta NPK, dlatego dla Was prowadzę Hektar Wiedzy, żebyście potrafili, jeżeli nie wpływać na zwyżkę plonów, to chociaż ograniczać wydatki, bo w ten sam sposób po prostu więcej zarabiacie. Pamiętajcie, po to robimy plany nawozowe, po to macie asystenta i po to on jest przez Was, jakby nie był, współtworzony, bo nie z reklam, nie przez firmy nawozowe, tylko my, środowisko hektarowców, to my go utrzymujemy, bo to jest jedyny sposób na zbudowanie czegoś niezależnego, co nie kłamie. Wybaczcie, ale zawsze to powtarzam. Jeżeli jest jakaś aplikacja darmowa, na przykład do liczenia nawozów, to moje pytanie brzmi, kto ją utrzymuje? Bo aplikacje są piekielnie drogie, utrzymanie też, więc pojawia się od razu pytanie, kto z tego ma jakiś profit? Tutaj Wy to utrzymujecie, dlatego to jest niezależne i prawdziwe. Pamiętajcie o tym. Zatem zapraszam Was wszystkich, i moich hektarowców, którzy są na portalu, i rolników nowych, niezależnie od ilości hektarów. Jeżeli masz hektar, 5, 10, 15, 100 czy 1000, to Ciebie też zapraszam. A jak? Wystarczy, że pobierzesz aplikację mobilną, taką o nazwie Hektar Wiedzy, założysz konto, aktywujesz się i masz dostęp do wszystkiego. Jeżeli chcesz oglądać na telewizorze, na komputerze, też dasz radę. Jeżeli zaś nie masz pojęcia, o co chodzi, ale chciałbyś dołączyć do grona hektarowców, przypomnę, największego obecnie grona rolników w Polsce, które skupiają się wokół źródła wiedzy. Hektar Wiedzy i hektarowcy to już dzisiaj prawie 600 000 hektarów. Tyle osób mnie ogląda, tyle osób korzysta z moich wskazówek i podpowiedzi i o to chodzi, bo jestem agronomem moich hektarowców. Więc jeżeli chcesz do nich należeć, a nie wiesz, o co chodzi, napisz do mnie prostego SMS-a na numer 696 088 778. Ty napiszesz, ja pokażę Ci, jak to uruchomić, jak to założyć i będziesz, drogi rolniku, śmigał. Widzimy się w niedzielę na hektarwiedzy.pl oraz w aplikacji Hektar Wiedzy, bo wtedy właśnie kolejny, już grubo ponad 200 wykład będzie miał swoją premierę. Moja wiedza ode mnie dla Was wszystkich. Kłaniam się nisko. Hektar Wiedzy.